Dzisiaj Chrystus daje wam piękne Słowo Boże, mówiące przede wszystkim o tym, że ty jako mężczyzna, jako mąż, musisz być odpowiedzialny za swoją żonę, bo ona jest twoją ozdobą, bo ona nadaje ci sens, sens twojemu życiu, bo ona tak naprawdę uczy ciebie kochać i uczy ciebie, jak kochać. Jeżeli ją naprawdę kochasz, jeżeli naprawdę rozumiesz miłość i naprawdę kochasz inne, to nigdy nie pozwolisz jej na to, aby zginęła z twojego życia, aby z niego znikła. Miłość jest darem, którego ty dajesz komuś za darmo. Miłość to dar, o którego musisz się modlić i miłość to dar, którego musisz zrozumieć. Bo dopiero gdy go otrzymasz i rozumiesz to, w jaki sposób go otrzymałeś i od kogo go otrzymałeś, to dopiero wtedy potrafisz naprawdę kochać. Kochać tą drugą osobę, która jest ci dana. Ja, Kamil, biorę Ciebie, Kingo, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Państwo młodzi, uwaga, w imieniu wszystkich gości, wszystkich przyjaciół i całej rodziny życzymy wam, żebyście czuli się wyśmienicie i zajebiście przez całe swoje życie. I